Zacznijmy sobie od czegoś tak, na rozgrzewkę. Zapraszam. Nie mam żadnego taki? Celownika, nawet coli, co? Chcesz prowadzić? Nie. A, jaki ty miły, proponujesz komuś prowadzenie, no nie wiem. Chłopaki, przygotujcie się, bo już... Jest hełm trójka gdzieś, wiesz? Strefa już nas mizia, więc... Ja też znalazłem. O nie, S. No po prostu, kuźwa, nie wierzę. Ja pier... Czekaj, nie, spokojnie, spokojnie, uratuję to, tylko odsuń się. Ale to wiesz co, to weź zgarnij chłopaków, ja dobiegnę, bo to tutaj ja się strasznie niebezpiecznie. Na pełnej do ciebie. Ja się boję jechać tutaj. Czekaj, niech sobie przypomnę modlitwy wszystkie. O, Freju. Oni kurde jeszcze lodują teraz, co jest. O, oh, nice. Pa. Ja pierdziele, nie mogę. Podniesiesz? A ty jaką ziomeczkę? Ty się stary od razu lecz, bo to jest... Jedną. Fuck. Nie, ja dam Matiemu spokój, ja mam. Przepraszam. No tylko strefa jedzie. Zaplanowane. Zbiegło się w czasie nie za dobrze. No domyślam się, ale powiem ci, że... Po prostu idealnie się zbiegło, nie? Wychodzę z tego domku, gdzieś tam patrzę, schodzę po tych schodach i słyszę takie papa! Nie. Ale to jest kurde kara, bo to ja... Mówię już, nie lutujcie, tylko biegnijmy do przodu i samochodem was zgarniemy. Patrzę, oni kurde lutują, ten budynek. Gdzie, o, Jesus Christ. Mati, czujesz się zgarnięty? Jest życie na krawędzi. Chcę. Dobra. Mam jeszcze holo. Ktoś, nie wiem czy ktoś. Nie ma. Ja holo was. Wow! Zaszłem, holo, polski holo. Po lewej typ na plaży. Zatrzymaj, zabijmy go. Strzela nas. Dostał raz. No naprawdę, no do czego zawsze ja? Dobra, podnieście Matiego. Coś za mnie... O kuźwa, strzelają! Strzelają z góry tam. Ja pierdolę. Lepiej żywkę znaleźli. Z góry? To znaczy skąd? Z... Na lewo. Mist? Siadajcie tam. Wsiadaj do wozu, bo to nie ma co tu stać. To się nie zdążysz zabandażować. Kuźwa pierdolę, jadę. Nie, czekaj! Ale to jeszcze my nie płyniemy wodą? No przecież kuźwa, ja już nie żyję, no. Już jedź. Już jest strefa, już walić. Ja biegłem, bo myślałem, że taki mamy plan, przepłynąć wodą, więc mówię, biegnę do tej wody. Podejmujemy tak dużo zbłędnych decyzji, że to się w głowie... Słyszałem, że plan jest, wpadamy do wody i przepływamy przez do strefy, więc... Jak zostałem... Nie, Mati, dobrze zrobiłeś, jakbyś tam stał i się bandażował, to by się to źle dla ciebie skończyło. Zaraz po was... Rok, płyń! No płynę, przecież to się powoli rozpędza! What the fuck, u mnie stoisz w miejscu? No ty kierujesz, chłopie! Noż mordy jeżę! To się naprawdę powoli rozpędzało. Tak cholernie. Na niebieski albo żółty, to na niebieski lepiej. On jest tam, to nic. Nie, no spokojnie, ten odróżnie. O Boże. Kole się za drzewem. Tutaj w Normandii. To się strzelają. No nie, no ja. O mój Boże, chłopaki. God damn it! Cała ta gra to jest jeden wielki shot po prostu. Kurde. Dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w Battlegroundsach. Dzisiaj taka taktyczna, spokojna rozgrywka, ale emocje napięte jak postronki, to mogę wam obiecać. Zapraszam. Bawcie się dobrze. No tak, samolot sobie leci. Ja tu się przygotowuję mentalnie do jakiejś walki. Baza militarna? Dlaczego by nie po raz kolejny? A tu mi się dobrze zaczyna. To prawda, jest ryzyko wczesnego starcia, ale ono dostarcza dodatkowych emocji. Ale najważniejsze jest, że można znaleźć sporo sprzętu, bo bez tego sprzętu
tak się słabiej gra. Już zatem... Co to ma być? Halo? Czy ja jestem jedynym... Wygląda na to, że ludzie tak niespecjalnie zainteresowani tym rejonem. Zerkam. Widzę jakieś dwa spadochrony dalej, ale... Czy tu jest jakiś pojazd? Czy tam jest jakiś pojazd? Nic, trzeba tutaj lecieć w takim razie. Fajnie by było na tą bazę wojskową popompować, ale... Bo ja wiem. Tu się nic nie dzieje. Nie do wiary. Nie do wiary, dlaczego tutaj ludzie nie polecieli. No może było daleko faktycznie. Ale nie na tyle daleko, żeby to było problemem jakimkolwiek. Przecież dolecenie tutaj nie stanowiło większego. No dobra, wezmę ten nieszczęsny pistolero, ale to jest tragedia. Czarna koszula. Dobra. Nic. Pierwszy domek, trochę rozczarowanie. Ale niekoniecznie. Lecę. Nie, no w żadnym razie. Nie jest to rozczarowanie. Co prawda nie ma żadnej broni. Dobrze mówię? Nie ma, ale... Ale jest... Znaczy, no mam pistolet, no. Nie nazywajmy go bronią, to jest spore nadużycie. Okej. Glock! Glock jest super, już chyba go pokazywałem kiedyś w akcji. Trzeba naprawdę podejść blisko. To jest jedyny pistolet, którego... A, to do pistoletów maszynowych. To jest jedyny pistolet, którego można trzymać, którego nie trzeba wywalać od razu. Okej. Nic chyba tutaj więcej, nie? Ale katastrofy nie ma. Jedyne, czego brakuje, to broń długa. Liczyłem na to, że coś znajdę szybko i pobiegnę na bazę wojskową, nie? A przynajmniej się strefa jakaś tutaj nam zarysowała. Spróbujmy to sobie ogarnąć wizualnie. Okej. Czyli nie ma co liczyć na to, że tu się zamknie. Dobra, wezmę tą ładownicę, ale... No kurde, kolej... Nie. Red Bull chciałem. Kurde, ale tutaj... I weźmy też ten czok. Maczeta. Może być. Może być. Dobra, to jest ten... To jest ostatni domek na skraju. O, te płoty. Sprawdzimy sobie jeszcze tu. Gdzie zrzut? O kurde! O fuck, fajnie byłoby po ten zrzut pojechać, gdybym miał jakiś pojazd. Zaraz go sobie ogarnę wizualnie, w którym miejscu jest. Tu tylko dwie osoby się wybierały oprócz mnie. Szlak. Czyli kierunek S195. Boże drogi. A jest luneta fajna. W porządku. Przez chwilę wydawało mi się, że coś słyszę, ale chyba nie. Kurde, same shotgun. Niech to. Szlak trafi. Okej. Coś tutaj mamy ciekawego? Nie, niekoniecznie. 9 mm warto sobie zabrać. To... Z nadzieją na pistolet maszynowy, no i pasuje też do Glocka. Okej. Możemy sobie to założyć tutaj. I quick draw. Wybierzemy się z S195. To będzie gdzieś ten kierunek, nie? Żeby sobie zorganizować, żeby obadać ten ładunek. Oczywiście ten ładunek mógł być... Myślicie, że mógł wylądować gdzieś dalej na wodzie? Cholera wie.
Żadnego pojazdu nie widzę, niestety. No dobra. No będę biegł, no może po drodze... O, czy to jest pan motocykl? Gdzie, kuźwa, gdzieś ty tu widział? Słyszałem, że ten krzak to pan motocykl. No ale to nie jest pan motocykl. Pobiegniemy, pobiegniemy. Może się uda ustrzelić któregoś z tych dwóch typów, jeżeli oni dopompowali w końcu w to miejsce, to na pewno mieli duży wybór, jeżeli chodzi o sprzęt. I może mają coś fajnego. Ale może jeszcze potrafią tego dobrze używać. To by była bardzo szkaradna historia. Więc dobra, mamy samochód. Spróbujemy odnaleźć ten ładunek. W kwestii ładunków istnieje jedna żelazna zasada, której nigdy nie przestrzegam i której chłopaki z ekipy też nie przestrzegają. Otóż jak już jest ładunek i go zlokalizujemy wizualnie, warto, pojechał koleś po lewej, to warto popatrzeć na niego z minutę. Czego oczywiście po raz kolejny, jak mówię, nie robię. Uuu, 249. Co my tu mamy? Shit. To może być ciekawe. No dobra. Kurde, jak to strzela? W życiu nie mam pojęcia, jak to strzela, jaki to ma rozrzut. Jak to sobie... Nie tu! Jak to sobie radzi na blisko, jak to sobie radzi na daleko? Nie wiadomo. Zamierzam podwiedzać te domki tutaj. Mamy jeszcze chwilę czasu, jesteśmy co prawda na krawędzi strefy, ale... Kasku nie miałem żadnego. O, to jest powiększony quick draw. Dobra. Chwyt kątowy. Raczej nie wchodzi w rachubę. Więcej amunicji nie potrzebuję tego typu. Mam do Glocka na wszelki wypadek, no ale... Bądźmy realistami. Gdzie ja będę miał okazję Glocka użyć? Pistolety, pistolety. Nic. Nie podoba mi się myśl z bieganiem od domku do domku. Znaczy z jeżdżeniem samochodem od domku do domku. To za dużo hałasu się robi. To nie jest najładniejsza kurtka. Siu. Z opatrunkami? A mam energetyków dużo, ale nie mam żadnej... Żadnego zestawu chciałem powiedzieć. Nie mam pierwszej pomocy, ale oto i on jest. Sie, co tam można na tej... To tu można założyć. Aha, tylko celownik. Poza tym to nic więcej. Okej. Okay. Fajnie coś z dropu znaleźć, ale ja uważam, że te rzeczy, które są w dropach, powinny też być rzadkim spawnem w terenie. Też powinny się przytrafić od czasu do czasu. Tam stoi jeszcze jeden wóz. Zastanawiam się, czy to nie był czasem wóz tego gościa, który tutaj jechał, kiedy ja się skradałem do ładunku. Skradaniem bym tego nie nazwał, oczywiście. Kiedy ja pędziłem do ładunku na złamanie karku. Okej. Okay. I tutaj też. O, będzie bombardowanie. Mhm. Coś tu było jeszcze specjalnego? Zwiększony magazynek do pistoletów. A jak? Okej. Okay. Coś
62. To wie, jak znajdę AKM-a, no to wezmę AKM-a. Zostawiłem 16. Już się powinno zacząć bombardowanie, nie? Druga czwórka. Używanie czwórki na... Przyjrzyjmy się tej spluwie. O, tu można, to jest porównanie. Pierwszy raz widzę, że mogę sobie porównać te... Znaczy nie, nigdy nie zwracam uwagi. Więc ma mniejszy zasięg skuteczny od M16, ale ma większą szybkostrzelność, co jest oczywiste akurat. Zostawimy sobie. Karabin maszynowy już mam. A jakich on kul używa? On też używa 5,56, tak? Aha. No tak. Trzeba uważać ze zużyciem tego. A porównajmy sobie teraz ze Skarem, jak Skar wygląda. Też ma mniejszy zasięg skuteczny. No proszę. Dobrze wiedzieć. Skończyli bombardować? Skończyli. O, teraz się dowiemy coś odnośnie strefy. To chyba trzeba już zmiatać. Wypadałoby tak zajechać na brzeg i zobaczyć sobie, jak tam w Primorsku wygląda sytuacja. Bo przeprawianie się przez most to jest naprawdę grube ryzyko, nie? Doczekałem do tego momentu, kiedy się elektrolit na moich plecach pojawił wręcz. Samochód daje pewien komfort psychiczny. Ile mamy? 2 minuty 22 sekundy. Okej. Jest już, widzę, motorówka. Nie muszę ręcznego, no ale... Głupia sprawa, nie mogę za tym kolesiem popłynąć, bo on wysiądzie pierwszy na brzeg i mnie tutaj... rozstrzela, więc popłyniemy szeroko. W zasadzie to teraz, gdyby człowiek chciał oszczędzić trochę czasu, to by po prostu popłynął sobie bez łódki. Tak w ław. Nikt by nie zwrócił uwagi na tę wodę. Zaraz tu będą bombardować. Primorsk, niech ja pomyślę, jak ten samolot leciał, już nie pamiętam, ale Primorsk powinien być raczej bezpieczny. No to wcale nie oznacza, że chcę tam wjeżdżać, raczej byłbym skłonny tutaj się kierować. Nie? Tu, no i nam wiadomo, gdzie jest środek strefy. Dobrze. Czyli tutaj. Mam nadzieję, że mnie nic złego nie spotka w tych budynkach. Czasami tak jest, człowiek się rzuci na bazę wojskową i akurat nikogo tam nie ma. I nie ma się z kim strzelać zupełnie. Dobrze. Nie chciałem łódki wyprowadzać na brzegu. Boże, jaka to jest plaża straszna. A pierdziele. Ani krzaka. Jak mnie ktoś zastrzeli? To znaczy, że sobie zasłużyłem. Jak to się możliwe? Nie przyjrzałem się tej plaży wcześniej. Teraz już będę wiedział. Zresztą to, co jest na mapie narysowane, to jest tak bardzo powierzchownie i nie zawsze to odpowiada rzeczywistości. To jest przykra sprawa, że bardzo rzadko się dobieram do dropu.
był. No tak, to ma sens przecież do Licha Ciężkiego. Ludzie mogli tu lądować. I w lesie coś się dzieje. Piernicze spadam stąd. Idę do lasu i to idę na odgłosy walki. Może się na kogoś uda zapolować, nie? Szkoda, że nie mam tłumika tutaj. Okej. Czy ja słyszę jakiś samochód w oddali? Niespecjalnie. Wiem, że mam skłonność do szeptania podczas tych bitew, ale to jest... Dlatego za żadne skarby nie zmienię. Ale staram się podgłośnić te materiały później, żebyście słyszeli każdy mój szept. Ale czasami łapię się na tym, że szeptam tak bardzo, szepczę, że nawet moje filtry szumów nie przepuszczają tego, traktując to jako szum właśnie. Panie kochany, tu się strzelanie, ale już się nie strzelają. Ciuch! Co tutaj leży? Maska przeciwgazowa. O, dobra, zaraz się strefa zwędzi. Pamiętam, jakby oczywiście mówi się maska przeciwgazowa, a nie gazowa. Ile razy powiem maska gazowa, to zaraz ktoś napisze w komentarzu. Ej, ziomek! Mówi się maska przeciwgazowa. To są tereny leśne tutaj? To chyba dobrze. Dobra, zastanówmy się, jak to teraz przeprowadzić. Mamy 2 minuty. A 2 minuty. Ile dokładnie? No, 2 minuty. Mamy 2 minuty. Najlepszym rozwiązaniem byłoby chyba teraz poczekać, aż ta strefa zacznie do nas podchodzić i wtedy iść tutaj dalej, w las. Muszę się rozejrzeć, czy tutaj po lewej to jest wzniesienie, czy dolinka. A tu jest dolina. Muszę ocenić, gdzie będę biegł ewentualnie. Bieg prosto przed siebie, oczywiście. Dobra, tam są zabudowania w lewo. Okej, mamy już to mniej więcej w głowie ułożone. Zerknijmy sobie jeszcze raz na mapę. Spróbujmy się zastanowić. To jest kontener, więc to są raczej te zabudowania tutaj. Tu są na tym brzegu od wody z reguły łatwo i fajnie się podchodzi. Ale no to tu jest pełno piachu, więc nie polecam. Chyba dałoby iść lasem, czyli w kierunku tych zabudowań, ale trzymając się trochę z prawej strony, gdzieś tym polem się przesuwać. Ale jest spore ryzyko, że ludzie idąc z tej strony będą mnie tutaj na bok filowali. Ktoś jedzie. Ale pojechał tam dalej. Pojechał dokładnie tu, gdzie ja planuję pójść. Zastanawiam się, czy ktoś jest w tych zabudowaniach. Być może ktoś będzie, bo to wtedy będzie moje największe zagrożenie, że ktoś wyjdzie z tych zabudowań i mnie tutaj dziabnie. Bo od tej strony raczej mała szansa jest, żeby ktoś szedł, zważywszy na to, że tutaj są takie szerokie plaże, nie? Więc wydawało mi się, że słyszę kroki. Największe zagrożenie to stanowią te zabudowania i te zabudowania. Będzie się trzeba przemieszczać między nimi bardzo ostrożnie. Ale przede wszystkim poczekam, aż ta strefa się do mnie zbliży i wtedy ostrożnie ruszymy do przodu. Czy jest jakieś miejsce, w którym można by się zatrzymać, żeby przeczekać tą pierwszą nawałnicę? Żeby się ludzie mogli wyeliminować. Można to wyłączyć? Można. Tu jest jakiś błahy domek, ale to może być taki drewniany domek, który kulę przepuszcza. Tu są takie domki małe. Albo ewentualnie gdzieś tam któryś z tych budynków przy kontenerze, ale... Na 99% one będą tu zajęte. Coś tu będzie zajęte. Najpewniej to miejsce, bo ono ma świetną wizję na to całe pole. Ale zobaczymy. Tak czy inaczej, teraz jest
moment cierpliwości i przeczekania. No dobra, przegadałem trochę. Z prawej strony samochód. Przetrzymałem was gadaniem, co? Czasami mi się zdarza, że faktycznie gdzieś czekam i wtedy wycinam ten fragment. Chyba tutaj też coś wytnę, a może nie, bo to chwila tylko była taka. Nie podoba mi się ten las. On tu niby jest, ale... taki jest bardzo mały. Pod te zabudowania wchodzić to... kiepski pomysł. Ojej. Oceniłem, że ten las będzie gęstszy, ale... nie jest. Musimy tutaj teraz spokojnie się zatrzymać. Minuta 42. Dobra, poleżymy tu przez chwilę. Rzućmy okiem na mapę, kawał drogi do przejścia. Co tam jest przede mną? Tam dwa kamienie takie. One powinny być już dosyć blisko. Muszę podejść jeszcze kawałek. Muszę przede wszystkim ocenić, czy tu nikogo nie ma. No, wygląda na to, że nie. Jest ktoś w tych zabudowaniach. Na pewno. Pytanie, czy z lewej strony. Czyli tam się strzelają. I to ostro. Po lewej jest cisza. Ale w tych zabudowaniach nie ma co się czaić, bo... nie, ktoś tam jest. Coś tam się dzieje, nie? Jak stoimy z odległością? Ciągle blisko. Czas zaczyna mi się kończyć powoli. Kolejne dwa kamienie tam dalej. Na wzgórzach jest więcej strzałów. 36 sekund. Zacznie się teren zbiegać. Tam musi być jakiś człowiek. A, bo tam są kolejne budynki. No dobra. I one są ciągle w strefie. Kurde. Nie napotkałem żadnego przeciwnika do tej pory. Trochę jestem poddenerwowany, bo to... będzie moje pierwsze strzelanie. Okej, tam jest łaz. Słyszę samochód z tyłu. Dziwię się, że nikt do mnie nie strzela jeszcze. Z prawej strony. Strefa już biegnie. To już raczej nikogo z prawej strony nie ma, nie? Jeżeli ktoś był... jest motocyklista. Znowu jesteśmy na krawędzi. Nie najgorsze celowniki, nie? Ale... ten krzak nie jest dobry. Tam widzę faceta. Ale nie jest zainteresowany mną na razie. Tam nic się nie dzieje. Strefa w prawo w kierunku domków. Trzeba by iść. Spróbujmy to sobie ocenić. Niedobrze. Mamy minutę 43. Więc jeszcze chwilę, żeby się zastanowić. Czy tam może się pojawić jakieś zagrożenie z lewej strony? Ten domek może być niebezpieczny, ale on... jeżeli nawet jest, to ludzie stamtąd będą wychodzili, nie? Dużo samochodów tam. Patrzcie, jest facet w krzakach takich zamkniętych.
zostawił krzaki. Ukrywanie się przy samochodzie to nie jest najlepsza opcja, nie? 45 sekund. Ten krzak będzie w strefie, nie. Trzeba iść powolutku. Sekundy. Z prawej strony hałasy. Dobra, jesteśmy w strefie. Trzeba było wyciągnąć M249 na tego typa tutaj. Z tamtej strony coś się dzieje na pewno, nie? Leżmy przy krzakach, ale nie. Zauważyliście, jak się podniosłem na kucki, to facet też na mnie nie zwrócił uwagi. To znaczy nie zobaczył tego ruchu, kiedy się podnoszę. A potem jak już stałem, to w ogóle nie brał mnie pod uwagę. To dlatego, że my bardzo często kątem oka dostrzegamy jakieś krzaki, które przypominają ludzi. I potem jak nawet zobaczymy człowieka, który się rusza, który się nie rusza, tak jak krzak, to nie reagujemy na niego za bardzo. Okej. Dziwię się, że w tych budynkach nikogo nie ma. Tam ktoś powinien być. Ale może nie. Ktoś tam jest, strzelają się, nie? Kamień jest dobry, ale tak nie do końca. Musiałbym się położyć po jego lewej stronie. 35 sekund. Spokojnie. Kurde. Krzak mi przeszkadza w pełnym obrocie. Okej. Okay. To już wiemy, jak strzelałem 249, nie? Dobrze wyliczyłem? Nie chapnie mnie? Niebieskość? Okej. Okay. Przeładujemy. Ciekawi mnie, czy z tego osiedla ktoś wyskoczy. Niespecjalnie. Co mamy przed sobą? Kamień, krzak, kamień, krzak. W zasadzie krzak, kamień, krzak, kamień. I dużo drzew. Teraz trzeba uważać, bo tych czterech, których zostało, oni są równie ostrożni jak ja. Minuta. I długi, niestety długa prosta, bez krzaków przede mną. Przy tym samochodzie jest spoko. Widzicie? Niech biegnie. Ktoś inny go zauważy. Dobrze, 23 sekundy.
wiem gdzie. Ach, cholera. Widzicie gościa, nie? Nie widzę go. Gdzieś tu strzelał, nie? Tamten mnie widział dosyć wyraźnie. Wiedzieć, nie? Poczekamy. Jesteś. To jest. Kurde, mam jakiegoś pecha, no nie mogę wygrać, cały czas kończę na drugim miejscu ostatnio, no ale uważam, że i tak było fajnie. Chciałem tą M249 strzelać, to był błąd, trzeba było się przesiąść na M16 i spokojnie z czwórką bym go wyczaił i zestrzelił. Uznałem, że to będzie poetyckie trochę znaleźć tą M249 i zakończyć tak mecz. To był błąd. Następnym razem go już nie popełnię. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hej, hej.